Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym tutaj spotkaniu na kanale. Chciałem Was dzisiaj zaprosić do materiału, który dla Was tutaj przygotowałem. Są to bardzo ważne przesłania od Matki Bożej na te właśnie czasy, w których żyjemy, dotyczące naszej, kochani, przyszłości, dotyczące tego, co obecnie się dzieje na świecie. Bardzo proszę, byście zostali tutaj do samego końca, żebyście wysłuchali w całości tych tutaj przekazów. Oczywiście witam serdecznie tutaj na początku wszystkie nowe osoby. Was serdecznie tutaj zachęcam do subskrypcji kanału. A także na początku, zgodnie z tradycją, bardzo, bardzo proszę Was wszystkich, kochani, którzy jesteście na tym nagraniu, o to, byście wpisali w komentarzu słowo miłość. I jak będziecie je wpisywać, bo to jest bardzo ważne, to poczujcie, jak ta miłość od Was wypływa i płynie do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących, osób, którym jest naprawdę, naprawdę ciężko w życiu. To jest, kochani, niezwykle, niezwykle ważne, abyśmy właśnie wspierali się nawzajem, żebyśmy tym potrzebującym dawali taką otuchę, dawali takie wsparcie duchowe. Tak, aby ta nasza miłość też trafiła do tych, którzy zbłądzili jakoś w życiu, którzy szukają tej właściwej ścieżki życia, szukają tej drogi do Boga. Tak, aby takie osoby otrzymały odpowiednie natchnienie, odpowiednie światło, jak postępować, jaką drogą po prostu zmierzać. I to, kochani, nasze wsparcie tą miłością jest naprawdę bezcenne i bardzo, bardzo ważne, więc gorąco, gorąco zachęcam tutaj do tego wielkiego aktu miłości naszym bliźnim. Materiały, które tutaj dla Was przygotowałem, są to dwa przekazy. W każdym z przekazów jest zawarte coś ważnego i bardzo Was proszę, żebyście właśnie zostali do samego końca, żebyście wysłuchali deska w deskę, co jest tutaj zawarte w tych przekazach, aczkolwiek w tym pierwszym nawet to będą takie dwa krótkie przekazy. Oczywiście wszystkie pochodzą tutaj z sierpnia tego roku. I są bardzo, bardzo ważne. Bardzo proszę teraz o wysłuchanie. Eduardo, zbliżają się dni wielkich prób. Dziewica Maryja, Róża Mistyczna i Królowa Pokoju do Eduardo Ferriery, 13 sierpnia 2024 rok. Pokój, moje dzieci. Dziś wzywam Was do modlitwy w moich intencjach. Módlcie się, aby wasze serca napełniły się łaską Bożą. Modlę się za ciebie i twoje intencje. Jeszcze jestem Różą Mistyczną, Królową Pokoju. Z miłością cię błogosławię. Dziewica Maryja, Róża Mistyczna i Królowa Pokoju do Eduardo Ferriery, 12 sierpnia 2024 rok. Pokój, moje dzieci. Dziś wzywam Was do modlitwy za tych, którzy się nie modlą, za tych, którzy nie wierzą w Boga. Moje dzieci, ludzkość pilnie potrzebuje zbliżyć się do Boga. Zbliżają się dni wielkich prób. Tylko ci, którzy są w Bogu, będą w stanie przetrwać te trudne dni. Modlić się, pokładać całą swoją ufność w Bogu, nie wątp w istnienie Boga. Moje dzieci, złóżcie swoje cierpienia w sercu mojego boskiego Syna. Spójrz na serce Jezusa. Oddajcie swoje życie Najświętszemu Sercu mojego boskiego Syna. Poświęćcie swoje życie temu sercu, które bije dla każdego z Was. Jestem Waszą Matką, Mistyczną Różą, Królową Pokoju. Z miłością cię błogosławię. I tutaj drugi przekaz, także bardzo istotny. Pedro Regis Anguera, Brazylia, 15 sierpień 2024 rok, orędzie Maryi Królowej Pokoju. Kochane dzieci, ja jestem waszą matką, wyniesioną do nieba z ciałem i duszą. Mój Jezus jest waszym wielkim przyjacielem. Ufajcie Jemu, a On wynagrodzi was niebem. Dajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę was do świętości.
Oderwijcie się od świata i szukajcie Bożych skarbów. Nie zapominajcie, wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w was będzie wieczna. Ufajcie Jezusowi, to w Nim jest wasza nadzieja. Jedynie On jest waszą drogą, prawdą i życiem. Módlcie się, troszczcie się o swoje życie duchowe i pozwólcie się prowadzić przez działanie Ducha Świętego. Odwagi. Ja wskazałam wam drogę. Decyzja, by iść nią dalej w kierunku nieba, należy do was. Nie pozwólcie, by wasza wolność uczyniła was duchowo ślepymi. Waszym celem zawsze musi być niebo. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi się spotkać tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Kochani, to tyle tutaj w tych przekazach. Bardzo wam tutaj dziękuję za wysłuchanie, oczywiście za obecność i zachęcam i bardzo, bardzo proszę z całego serca o wsparcie tej naszej tutaj organizacji pomocy humanitarnej dla potrzebujących, także na wsparcie dla bezdomnych zwierząt, którym pomagamy. Za wszelkie ofiary wielkie, wielkie Bóg zapłać. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Naprawdę bardzo, bardzo proszę z całego serca o jakiekolwiek, kochani, wsparcie. Ja wam już, kochani, dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.